Jezus Chrystus przyjdzie znowu, część druga. Dzisiaj w tym zagadnieniu, w zakresie Jezus Chrystus przyjdzie znowu, zajmiemy się tym, jaki w Biblii jest cel proroctwa. Jaki proroctwo ma cel? Jaki jest cel proroctwa? To jest seria Jezus Chrystus przyjdzie znowu, część druga. Jaki jest cel proroctwa? Proroctwo nie jest przekazywane po to, aby zaspokoić ludzką ciekawość dotyczącą przyszłych wydarzeń. Ono zresztą nie zawiera jedynie opisów dotyczących przyszłości, co możemy zauważyć między innymi w księdze Aggeusza, rozdział pierwszy. Aggeusza, rozdział pierwszy. Roku, w którego Dariusza, króla, miesiąca szóstego, dnia pierwszego tegoż miesiąca, stało się słowo pańskie przez Aggeusza, proroka Zorobabela, syna Salatielowego, książęcia judzkiego, i do Jesuego, syna Jezedokowego, kapłana najwyższego, mówiąc, tak powiada Pan zastępów, mówiąc, ten lud mówi, jeszcze nie przyszedł czas budowania domu pańskiego. Przetoż się stało słowo pańskie przez Aggeusza proroka, mówiąc, i zali wam jest czas, abyście mieszkali w domach waszych listwowanych, a dom ten, aby pusty stał? Teraz tedy tak mówi Pan zastępów, uważajcie, jako się wam powodzi. Siejcie wiele, a mało, siejecie wiele, a mało zbieracie. Jecie, ale się nie nasycacie. Pijecie, ale nie ugaszacie pragnienia. Obłóczycie się, ale się nikt nie może zagrzać, a ten, co sobie zapłatę zgromadza, zgromadza ją do worka dziurawego. Tak mówi Pan zastępów. Uważajcie, jako się wam powodzi. Wstąpcie na tę górę i zwoźcie drzewo, budujcie ten dom, a zakocham się w nim. I będę uwielbiony, mówi Pan. Poglądacie na wiele, a oto mało dostawacie. Poglądacie na wiele, a oto mało dostawacie. A co wnosicie do domu, to ja rozdmuchuję. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Dlatego, że dom mój jest pusty, a między tym się każdy z was stara o dom swój. Przetoż się nad wami niebo zawarło, aby rosy nie dawało. Ziemia także zawarła się, aby nie wydawała urodzaju swego. A tak przyzwałem suszę na tę ziemię, i na te góry, i na pszenicę, i na moszcz, i na oliwę, i na to, co by miała wydać ziemia, i na ludzi, i na bydło, i na wszystkę pracę ręczną. Tedy usłuchał Zorobabel, syn Salatielowy, i Jeszua, syn Jozedekowy, kapłan najwyższy, i wszystkie ostatki ludu głosu Pana Boga swego i słów Aggeusza proroka, ponieważ go posłał Pan Bóg ich, bo się lud bał oblicza Pańskiego. Wtedy Aggeusz, poseł Pański, rzekł do ludu, będąc w poselstwie Pańskim, mówiąc, jam z wami, mówi Pan. Wtem wzbudził Pan ducha Zorobabela, syna Salatielowego, książęcia judzkiego, i ducha Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, i ducha ostatków wszystkiego ludu, że przyszedłszy robili około domu Pana zastępów Boga swego. Widzimy jednoznacznie, cały pierwszy rozdział Aggeusza kilka razy jest powtórzone, tak mówi Pan, jest to typowe proroctwo, ale nie ma ani grama, ani jednej myśli dotyczącej przyszłości. On mówi bardziej bezpośrednio o poleceniu Bożym,
argumentacji. Jest to w zasadzie bardzo podobne do chrześcijańskiego kazania, które mówimy w środy, w niedzielę, każdego zgromadzenia do imienia Pana, gdy jest usługa Słowa Bożego. To jest właśnie proroctwo, mówienie z obecności Bożej do ludzi, jeżeli mówimy tak, jak mówi Słowo Boże. I zadaniem proroctwa było objawienie słuchaczom Bożej woli w celu osiągnięcia co najmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze, zmiany ich obecnego postępowania. Przykład, jeśli Pan mówi do nas, tak jak w objawieniu 22 rozdział, werset 12, to czytamy objawienie 22, 12. A oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według uczynków jego. Widzimy, że tu proroctwo Pana mówi, że przyjdzie wkrótce, a jego zapłata jest z nim. To pragnie przez te słowa nas zmotywować, abyśmy w tym krótkim czasie do jego przyjścia wiernie mu służyli. A drugi cel, jaki ma zawsze proroctwo, to jest zachęcenie słuchaczy, zachęcenie ich do częstszego rozmyślania o Panu Jezusie, o Jego cierpieniach, Jego przyszłej chwale, Jego roli i pozycji, jaką zajmie w przyszłości. To jest kluczowym przesłaniem proroctwa i to widzimy między innymi w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział. I to jest na przykład zapisane w Słowie Bożym w wersecie 11. Badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej zatem chwale. Mamy jednoznacznie wskazane przez Słowo Boże, że proroctwo nie zawsze dotyczy przyszłości, choć może. Była to druga część z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jeśli Bóg pozwoli, będą w zamiarze kolejne części.